Cześć! Witamy Was dzisiaj w Zalipiu, jednej z najpiękniejszych miejscowości w Polsce. Dlaczego? Ponieważ piękne, kolorowe bukiety zdobią tutaj niemal wszystko. Ściany domów, studnie, wiadra, różnego rodzaju sprzęty, a nawet psie budy. Ciekawostką jest to, że Zalipie to nie skansen, tylko cały czas zamieszkiwana miejscowość. Znajduje się tutaj 700 domów, z czego 40 jest pięknie pomalowanych. Zdobnictwo zalipiańskie znane już było ponad 100 lat temu i tradycja ta jest kontynuowana do dzisiejszego dnia. W dawnych czasach kobiety mieszkały w bielonych wapnem chatach i ciężko było utrzymać porządek ze względu na to, że często razem z nimi w chatach mieszkał także inwentarz. Ściany często były okopcone sadzą, więc zalipiańskie kobiety wpadły na ciekawy pomysł. Ta tradycja się zaczęła od pieców kuchennych, w których pani piekły chleb i gotowały zawsze sobie obiady. No i żeby zakryć brud i sadzę, malowały packi białym wapnem. I to się po prostu przyjęło? To się przyjęło, później się wykształciło w kwiaty. Czyli jedna kobieta drugiej podpatrzyła? Tak, w zasadzie każda kobieta ma swoje kwiaty, swoje kolory, swój układ bukietów. Czyli można rozpoznać? Można rozpoznać. Która to twórczyni, tak? Tak. Dlatego bukiety po prostu nie są podpisywane, bo każda pani po prostu pozna swoje kwiaty. Kościół parafialny pod wezwaniem świętego Józefa w Zalipiu został poświęcony w 1949 roku. Jest to jednonawowy kościół, ale jego wnętrze nie jest typowe. Jest pięknie ozdobione przez lokalne artystki pod kierunkiem pani Curyłowej. W pracę nad ozdabianiem świątyni była zaangażowana cała społeczność Zalipia. Miejscowy sołtys, proboszcz, mieszkańcy oraz siostry zakonne. Podziwiając świątynię, warto zwrócić uwagę na kaplicę świętego Błażeja. Ma ona charakter zalipiańskiej twórczości ludowej. W ołtarzu znajdują się obrazy sprzed I wojny światowej, ozdobione kwiatami z bibuły. A podstawą ołtarza jest ozdobna skrzynia malowana przez świętej pamięci Felicję Curyłową. Znajdujemy się w zagrodzie Felicji Curyłowej, która uważana jest za prekursorkę stylu zalipiańskiego. Podobno w wieku 10 lat zaczęła zdobić swoją chatę, co zainspirowało inne kobiety z tej miejscowości. I w ten sposób powstał styl zalipiański. Na zagrodę składają się budynek mieszkalny, stodoła, obora, studnia oraz przeniesiona tutaj chata jednej z malarek, Stefanii Łączyńskiej. We wszystkich chatach znajdują się oryginalne sprzęty i urządzenia oraz wiele pamiątek po zmarłych malarkach. W miejscowości Zalipie nie tylko drewniane chaty są pięknie zdobione. Wielu mieszkańców chce kontynuować zwyczaj i ozdabia swoje domostwa. Taki chłopak pojechał do Krakowa studiować. Zawiózł sobie makatkę, zawiesił nad łóżkiem, ale ten właściciel tego mieszkania spytał się, skąd ty to masz, co ty to masz? I zainteresował się, przyjechał do Zalipia. Pędzle się robiło pani z krówki, z końskich ogonów, z patyczków brzozowych, pędzle to z prosa, tepecki się robiło takie, farby były z cegły, sadze, popiół, to się mieszało w mleku, stało cały dzień, żeby coś wyszło. Ja jak już czuję po sobie coś, że będę malować, więcej ugotowane jest, więcej wszystko posprzątane, żebym miała czas dla siebie nie dłuższy, bo w pół godziny ja nie zrobię. W Zalipiu warto odwiedzić Dom Malarek. Jest to miejsce, które powstało z inicjatywy pani Curyłowej oraz miejscowych kobiet, które chciały stworzyć miejsce, w
którym będzie można się spotkać, malować, dzielić się pomysłami, a także miło spędzać czas. Dzisiaj znajduje się tutaj Gminny Ośrodek Kultury. Można tutaj podziwiać pracę lokalnych artystek. Organizowane są także w Domu Malarek różnego rodzaju warsztaty i konkursy, w których biorą udział lokalni artyści oraz zaproszeni goście. Zachowujemy tę tradycję. U nas jest tradycja rodzinna. Mama maluje, ja maluję, córki malują i tak po prostu żyjemy tą tradycją. Jesteśmy bardzo zachwycone i chcemy to promować, żeby jak najdłużej trwała ta tradycja u nas w Zalipiu. Z tego właśnie, że są tak kolorowe kwiatki zimą, jesienią, wiosną i cały rok jednakowo kwitną, jednakowo są kolorowe, więc zapraszamy serdecznie do Zalipia zobaczyć to wszystko. Serdecznie zapraszamy Was do Zalipia. Jest to miejsce, gdzie kwiaty kwitną przez cały rok. Do zobaczenia w kolejnym niezwykłym miejscu.